Poćwiczymy sobie teraz rozwiązywanie równań zawierających ułamki, czy to ułamki zwykłe, czy to ułamki dziesiętne. Tutaj akurat mam równanie, w którym występują ułamki dziesiętne i mam pewną niewiadomą j. Mam takie równanie: minus 1 trzecia równa się j przez 4 odjąć 10 trzecich. No i jak zwykle, żeby rozwiązać takie równanie, musimy znaleźć wartość j, dla której to równanie jest spełnione. No i znamy taki algorytm, który mówi nam, że Najlepiej jest doprowadzić to równanie do równoważnej postaci, w której po jednej stronie występuje tylko niewiadoma, a po drugiej znane liczby. Wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest wartość tej niewiadomej. No to tutaj mam po prawej stronie j, no to może niech ono zostanie po prawej, a spróbujmy zrobić tak, żeby te znane liczby znalazły się po lewej stronie równania. Więc tutaj muszę w pierwszej kolejności dodać do obu stron równania 10 trzecich. Wtedy po prawej stronie 10 trzecich się zredukuje. I 10 trzecich razem z minus 10 trzecich. No ale muszę dodać do obu stron równania 10 trzecich. Czyli do lewej strony też muszę dodać 10 trzecich. No i tutaj dodam. Tutaj dodam. No i co mi wyjdzie? Po lewej stronie mam minus 1 trzecia dodać 10 trzecich. To będzie 9 trzecich. Równa się. No po prawej to właśnie tak to wybrałem, żeby... To się zredukowało z tym, czyli po prawej stronie zostanie mi po prostu j podzielone przez 4. No dobrze, teraz 9 trzecich to jest po prostu 3, bo mogę skrócić przez 3. To napiszę, że to jest 3 równa się j przez 4. No i tutaj to równanie jest już prawie rozwiązane. Dlatego, że żeby wyznaczyć wartość j, to wystarczy teraz tutaj tej czwórki w mianowniku się pozbyć. No jak się pozbyć tej czwórki? No, najwygodniej jest pomnożyć obie strony tego równania przez 4. Czyli pomnożę obie strony przez 4. Żeby równanie pozostało równoważne temu wyjściowemu, to muszę obie strony pomnożyć przez tę samą liczbę. Jak mam równość dwóch liczb, to jak obie z nich pomnożę przez tę samą liczbę, to równość nadal będzie zachowana. Więc mnożę obie strony przez 4. Po to to zrobiłem, żeby tutaj te czwórki się skróciły. No, i dostaję ostatecznie po lewej stronie 4 razy 3, czyli 12, a po prawej zostanie mi tylko J. Więc rozwiązałem równanie. Wiem, że J jest równe 12. No i teraz mogę sprawdzić, czy się gdzieś nie pomyliłem. Czy jak wstawię J równe 12 do tego równania, to czy ono będzie spełnione? No to wstawmy tutaj. Czyli minus 1 trzecia to się równa 12 podzielić przez 4, odjąć 10 trzecich. I sprawdźmy, czy to się zgadza. Co to jest 12 przez 4? 12 przez 4 to jest po prostu 3, 3, no tutaj mam części trzecie, więc mogę to zamienić na ułamek o mianowniku 3, czyli napiszę, że to będzie 9 trzecich, no i rzeczywiście, 9 trzecich odjąć 10 trzecich to jest minus 1 trzecia. Widać, że to równanie jest spełnione dla j równego 12, dla j równego 12 po prostu. Dobra, zróbmy jakiś następny przykład, skoro to jest taka fajna zabawa. Tutaj mam takie równanie. n przez 5 dodać 0,6 równa się 2. No to znowu, tutaj moją niewiadomą jest n. No i teraz chcę to równanie przekształcić do równoważnej postaci, takiej, żeby, żeby miał n równa się coś tam. No to zacznę od tego, żeby tutaj. Tych 6 dziesiątych z lewej strony równania się pozbyć. A żeby się ich pozbyć, to muszę po prostu odjąć 6 dziesiątych od lewej strony równania. A żeby nie zmienić równania, to muszę też odjąć 6 dziesiątych od prawej strony równania. No i co dostanę? No po lewej stronie, po odjęciu, to się zredukuje, to z tym się zredukuje. Zostanie mi po prostu n przez 5. A co mi zostanie po prawej stronie? 2, odjąć. 0,6 to zostanie 1,4. Jak nie jesteś, jak nie wiesz, skąd się to wzięło, to ja mogę tutaj wykonać odejmowanie pod kreskę. Od dwóch za dużo tych zer. Od dwóch odejmuję 0,6. No dobrze, tutaj ważne jest, żeby przecinki występowały jeden pod drugim, żeby pilnować. Aby właściwe cyfry, cyfry jedności, cyfry części dziesiątych były napisane jedna po drugimi. Teraz tak, od 0 chcę odjąć 6, od 0,60. Dziesiątych, dziesiątych. No to tu mam za mało, mam 0, więc muszę pożyczyć tutaj z tej dwójki, czyli zostanie mi tutaj 1, a tutaj będę miał 10, dziesiątych. 10 dziesiątych odjąć 6 to są 4 dziesiąte. Teraz tutaj od 1 dziesiątej odejmuję 0, zostanie 1. Czyli rzeczywiście to jest 1,40. No, bo rzeczywiście 1,4 dodać 0,6 to jest 2. No dobrze, no to mam takie równanie. I teraz, żeby obliczyć n, no to muszę obie strony pomnożyć przez 5. Czyli może to przepiszę jeszcze raz tutaj. Czyli mam n przez 5 i ja to pomnożę przez 5. I po prawej stronie też pomnożę przez 5. Czyli tutaj będę miał 5 razy n przez 5, a tu będę miał 5 razy 1,4. No i tutaj. To się skróci, czyli po lewej stronie za mi po prostu n, równa się, a ile to jest 5 razy 1,4? 1,4 to jest 14 dziesiątych, czyli to jest 7 piątych. 7 piątych razy 5 to jest po prostu 7. No jak ktoś nie jest do końca pewien, skąd się wzięło 7, to mogę to inaczej obliczyć. Po, policzę mnożąc pod kreskę po prostu. 1,4 pomnożone przez 5... No to liczymy, 5 razy 4 to jest 20, czyli zapisuję 0 i 2 mam w pamięci. 5 razy 1 to jest 5, dodać 2 to jest 7, i tutaj jeszcze mieliśmy jedno miejsce dziesiętne przed przecink za przecinkiem, czyli muszę tutaj przecinek postawić, przesuwając go o jedno miejsce w lewo, czyli ostatecznie w wyniku rzeczywiście mam 7, czyli n jest równe 7. No i znowu mogę sprawdzić, czy to się zgadza, wstawiając do mojego równania. N równe 7, no to sprawdźmy, tutaj na dole to napiszę. 7 piątych dodać 0,6, czy to jest rzeczywiście 2, no tak, bo 7 piątych to jest to samo co 14, dziesiątych. 14 dziesiątych to jest 1,4 dodać 0,6 dostajemy w wyniku 2. Zgadza się. No to zróbmy jeszcze ostatni przykład, tutaj mam takie równanie. 0,5 razy r dodać 2,75 równa się 3. No to tutaj mógłbym zacząć od tego, żebym tutaj powymnażał 0,5 razy r i 0,5 razy 2,75, ale to jest jakieś strasznie skomplikowane mnożenie tego ułamka i tego ułamka, więc może zamiast to tak robić, to zrobimy inaczej. Oczywiście to by było dobrze, tylko jeżeli można coś zrobić prościej, to zawsze warto zrobić prościej. A tutaj, w tym wypadku, prościej będzie najpierw podzielić obie strony przez 0,5. No właśnie, czyli tutaj podzielę. Podzielę to przez 0,5 i to też podzielę przez 0,5. No i tutaj, po lewej stronie, po prostu ta liczba się skróci i dostanę r dodać 2,75, a po prawej stronie mam 3 podzielić przez 0,5. 3 podzielić przez pół. No to ile razy połówka mieści się w trójce? Ile razy 50 mieści się w trójce? No mieści się 6 razy. 6 razy 0,5 to jest 3. Czyli mam takie równanie już uproszczone, ono już jest prostsze od tego wyjściowego. No i teraz znowu, żeby dostać r po lewej stronie, a po prawej stronie mieć liczbę, to trzeba od obu stron odjąć tę liczbę, która tutaj stoi, czyli odjąć 2,75 od obu stron. To co mi zostanie? Po lewej stronie to się zredukuje, zostanie mi po prostu R, a po prawej mam 6, odjąć 2,75. No i to będzie po prostu 3,25. Na no skąd ja to wziąłem? No mogę tutaj z boku obliczyć, że to jest 6,00 odjąć 2,75. Bardzo ważne jest pilnowanie właśnie tego, gdzie są przecinki, gdzie są. Części dziesiąte, części setne, gdzie są cyfry jedności. No i teraz znowu, od zera chcę odjąć 5. No to nie mogę, muszę pożyczyć stąd. Tutaj też mam 0. No to muszę pożyczyć stąd, czyli tutaj zamiast szóstki zostanie mi piątka, tutaj będę miał 10 części dziesiątych, no ale z tego też chcę pożyczyć, czyli zostanie mi 9 części dziesiątych, a tutaj będę miał 10 części setnych. No i teraz od 10 części setnych. Od tych 10 ja mogę odjąć 5, zostanie mi 5. Od 9, części 10 odejmę 7, zostanie mi 2. Przecinek od 5 odejmuję 2, zostaje mi 3. Czyli dokładnie to, co tutaj napisałem wcześniej, co obliczam w pamięci, że R jest równe 3,25. No i możemy wstawić tutaj w pamięci, spróbować to obliczyć. Jak wstawię za R3,25, no to będę miał 325 dodać 2,75 to będzie 6. 6 razy. 5 dziesiątych razy 1, 2 to będzie 3. Zgadza się.